Witam serdecznie. W wideo poradniku w programie 3ds Max, w którym opowiem w jaki sposób budować model 3D budynku mieszkalnego, rozpoczniemy od pokoju dziennego. Witam serdecznie, Wojciech Ciepłucha. Rozpoczynając pracę z programem 3ds Max, kilka słów wstępu. Po otwarciu programu naszym oczom pojawi się taki interfejs. Jeśli nie pojawi się taki interfejs, możliwe że jest tylko jedno okno dostępne, więc należy wcisnąć skrót ALT2 z klawiatury. I w tym momencie mamy zmaksymalizowane aktywne okno. Lewym przyciskiem myszy aktywujemy dane okno i każde okno ma właściwości wyświetlania. Jedną z właściwości wyświetlania, która nas interesuje, jest widok, z którego patrzymy na nasz obiekt. Mogą to być widoki z perspektywy, ortogonalne, czyli aksonometria z góry, z dołu, z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej i po przełączeniu odpowiednich opcji, będziemy dostrzegać nasz obiekt z różnych stron, czy w perspektywie, czy w widoku 3D, czy w widoku od przodu i w nim też możemy obiekt zaznaczać i także sterować wyświetlaniem, możemy także obracać ten obiekt, więc Różne rzutnie będą przydawały się przy modelowaniu i będziemy operowali na różnych oknach. Pozwolę sobie zmaksymalizować okno po kliknięciu lewym przyciskiem myszy i ALT W perspektywy. Postaram się teraz wytłumaczyć kilka zasad dotyczących tego programu. Przejdźmy do prawej strony naszego interfejsu, gdzie będziemy mieć opcje związane z edycją obiektów ich parametrów oraz tworzenia nowych obiektów, to jest zakładka Create, panel Modify będzie nam potrzebny do modyfikowania elementów po stworzeniu. U góry także podstawowe narzędzia, które będą nam potrzebne i będą używane w trakcie pracy w szkoleniu, będą to narzędzia do zaznaczania, do rodzaju zaznaczania oraz do przemieszczania, obracania, skalowania i zaznaczania i przesuwania do danego obiektu, do przyklejania do danego obiektu. Będę także korzystał z narzędzi do snapowania. Tutaj jest snapowanie do obiektów 3D. Jak się przytrzyma lewy przycisk myszy, to rozwija się okno z innymi możliwościami snapowania oraz mamy także możliwość przyciągania kątowego o dany kąt. Te opcje tutaj, które są wymienione, mają też strzałki. Jak przytrzyma się lewy przycisk myszy, pojawiają się nowe opcje. Klikając prawy przycisk myszy raz Pojawiają się dodatkowe opcje dotyczące danego narzędzia. Mamy możliwość na przykład zmienienia w jaki sposób obiekty są ze sobą dociągane. Więc lewy przycisk przytrzymujemy, prawym klikamy i pojawia się okno wyskakujące. Przejdźmy do zakładki z prawej strony, do panelu Create, gdzie stworzymy na razie podstawowy obiekt, jakim jest box i na nim opowiem kilka zasad, którymi się rządzi ten program. Więc kliknę w panelu Create Box i następnie przytrzymując lewy przycisk myszy pojawi mi się podstawa mojego boksa, mojego pudełka. Przytrzymując lewy przycisk pojawia mi się podstawa mojego pudełka i jak puszczę lewy przycisk myszy, będę mógł określić jego wysokość. Ta wysokość też tutaj po prawej stronie się zmienia, będę mógł ją później zmienić po stworzeniu obiektu. Ja kliknę lewym przyciskiem myszy, stworzy się moje pudełko. Przejdę do narzędzia zaznaczania skrót Q, skrót Q i następnie po zaznaczaniu tego obiektu przejdę do panelu Modify. Po przejściu do panelu Modify mam parametry tego obiektu i ilość segmentów, na którą jest podzielony. Postaram się teraz zmienić jego wielkość tak, żeby była dostosowana do naszego pokoju dziennego, który będziemy zaraz tworzyli. Więc szerokość naszego pokoju dziennego będzie to około 480 cm, długość 720, więc nasz pokój dzienny będzie miał wymiary 480 na 720 cm i następnie wysokość około 300. Więc to będą moje zewnętrzne ściany. Zwracam uwagę na to, że będę modelował wszystko w środku będę pomijał tak jakby wygląd zewnętrzny tego budynku w tym wideo poradniku. Na ten moment chciałbym wymodelować pokój dzienny. Ten pokój dzienny będzie się tutaj łączył potem z kuchnią w tym miejscu. Następnie zrobimy sobie też małą biblioteczkę. Z drugiej strony zrobimy wymodelujemy pokoje, sypialnie i następnie też wybudujemy łazienkę i wszystko ze sobą będziemy łączyli przestrzeniami, drzwiami. I będziemy mogli po tym budynku też podróżować. Zajmiemy się najpierw pokojem dziennym. Też tutaj proszę zwrócić uwagę, że ja mam jednostki centymetry, więc niektórzy z państwa mogą tych centymetrów nie mieć na początku. Więc jeszcze kilka ustawień wstępnych programu. Należy przejść do zakładki Customize i następnie wybrać z panelu Unit Setup opcję i w tym miejscu pojawi nam się możliwość zmiany jednostek włączamy metric i następnie centimeters. Więc po wybraniu tych dwóch funkcji będę używał centymetrów. Proszę zwrócić uwagę na to, że 3ds Max jest w języku angielskim, nie ma go wersji polskiej. Następną opcją, którą chciałbym także sprawdzić, jest customized preferences. Chciałbym sprawdzić ilość kopii zapasowych. Zmienia się to w zakładce customized preferences, następnie zakładka files i włączamy auto backup enable włączamy 10 backupów co 3 minuty uczulam na to żeby kliknąć enable ponieważ te opcje możemy zmieniać pomimo tego, że mamy wyłączone tworzenie kopii zapasowej, więc te opcje są dalej aktywne, więc prosiłbym, żeby zwrócić na to uwagę. Enable i następnie 10 kopii zapasowych i 3 minuty. Chciałbym też, żebyśmy przeszli wszyscy do zakładki General. I tutaj wpisali wartość 500, czyli ilość cofnięć do tyłu, CTRL-Z, będzie możliwa do 500 w tył. To jest maksymalna ilość. Jeśli wpiszę tutaj 999, dam tabulację, on mi zmniejszy do 500, więc 500 to jest maksymalna ilość cofnięć do tyłu. I następnie chciałbym, żebyśmy przeszli do zakładki Scene Selection i z tej zakładki wybrali sobie Auto Window, Cross-by direction, czyli będzie program się tak zachowywał, że z lewej do prawej będę zaznaczał obiekty, które się znajdują w całości w moim oknie, z lewej do prawej. Jeśli będę zaznaczał obiekty z prawej do lewej, wystarczy, że moje zaznaczenie przetnie mi obiekt. Więc po włączeniu tego będę miał możliwość z prawej do lewej zaznaczenia tych obiektów, które mi wystarczy, że okno przednie. To jest dość ważne i pomocne ustawienie to z tych domyślnych ustawień trzech wystarczą te, czyli Scene Undo, Levels 500, Scene Selection Auto Window Cross By Direction i następnie zakładka Files, Enable Auto Backup. Klikam OK i powinno się zatwierdzić. Środkowym przyciskiem myszy obracam sobie, tak jakby przesuwam mój, mój widok, obracam środkowym przyciskiem myszy i skrótem Alt. Więc środkowy przycisk myszy i skrót Alt obraca mi mój obiekt. Tutaj też się taka mała siatka pojawia. Tą siatkę mogę też rozszerzyć, jeśli potrzebuję, lub skrótem G ją wyłączyć. Więc skrótem G ją wyłączam. Następnie też jest kilka rzeczy związanych z wyświetlaniem tego obiektu, więc mogę użyć skrótu F3. Więc skrót F3 zamienia mi widok z shading na wireframe i wtedy Wszystkie krawędzie są widoczne obiektu i to, co jest w środku, a na zewnątrz widzę go jako obiekt ściankowy. Mam także skrót F4, więc skrót F4 wyświetla mi tak zwane edged faces, czyli krawędzie, które kończą moje poligony. Jedna ścianka to jest tak zwany poligon. Upraszczając do języka polskiego, poligon to jest ścianka. Więc nasz obiekt jest złożony ze ścianek, z krawędzi oraz z werteksów, z wierzchołków, które są tutaj na zakończeniu każdego edge'a oraz mają takie możliwości jak zaznaczanie całej obwiedni, tak zwanego border, czyli to są wszystkie krawędzie, które nie są wypełnione ścianką oraz element, czyli jest to jeden obiekt, na przykład w tym wypadku to będzie taki box. My na razie jesteśmy w edycji parametrycznej obiektu, nie jesteśmy w edycji ściankowej, to tak do przodu tłumaczę i tu możemy dalej zmieniać te wartości, więc lewym przyciskiem myszy mogę też przytrzymać strzałki, więc wpisuję 480, 720 i 300. Włączam sobie F4 i następnie dzielę mój obiekt też na e, kilka segmentów. Tutaj nadmieniam, że jeśli mam 720, to to jest wielokrotność 120, więc jeśli podzielę 720 na 6, będę miał wymiar 120. Więc teraz podzielę sobie taki obiekt na 6 segmentów, czyli dłuższy bok będzie miał 6. Ten chciałbym podzielić na też tą samą jakby odległość, więc tutaj wybiorę sobie, to jest wielokrotność 120 razy 4, więc Wybiorę sobie tutaj 4 segmenty, czyli mam 120, 120, 120, 120 i tutaj też mam po kolei 6 segmentów po 120 i chciałbym też wysokość podzielić. Wysokość budyn mojego budynku jest 300, więc podzielę go sobie może też na 1,20, więc tutaj wpiszę 360 i podzielę go tutaj high segment na 2, tak żebym miał wszędzie. Kwadraty M20x20, będzie mi łatwiej złapać skalę tego budynku, jak będę modelował. Więc pierwszą czynność wykonaję stworzyłem mój box, który ogranicza mi pokój dzienny. Z jednej strony zrobię okna, też zrobię po jednej ze stron okno, gdzieś drzwi przejściowe. I także będziemy modelowali w środku meble. I teraz tak, trudno się dostać do środka tego obiektu, więc pierwszą z czynności, żeby zobaczyć to, co jest w środku, jest na przykład włączenie F3, ale może to być uciążliwe, więc najlepiej sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy na ten obiekt i włączyć w Object Properties tak zwane Backface Cool. Czyli po włączeniu Backface Cool ja będę. Widział obiekty tylko od ich prawej strony. Wszystkie tutaj ścianki, które widzimy, widzę od strony prawej, więc pewnie na razie się nic nie zmieni. Będę je musiał obrócić modyfikatorem. Więc włączam Backface Cool, daję OK i następnie przechodzę do panelu Modify, szukam parametru Normal i powinny się wszystkie Moje ścianki obrócić. One zostały, ale widzę je tylko od przodu. Czyli lewej strony nie widzę. Widzę tak jakby przez te, przez te obiekty. I myślę, że to dość ułatwi tworzenie naszego obiektu i tworzenie naszego wnętrza. Więc chciałbym tutaj pokazać, że z altem i środkowym przyciskiem myszy obracam się i następnie ustawiam Backface Cool i widzę moje wnętrze w taki sposób, jaki ono później będzie budowane.